Jeżeli wiecie, jak to jest, kiedy coś nieustannie wam przerywa, gdy to się robicie, to powinniście się doskonale zorientować, dlaczego przez ten no niemały, bądź szczerze, czas nie nagrywałem filmów w serii Zagrajmy z CMC. Tak, cały czas to były powody niezależne ode mnie. Cały czas coś mi przerywało. Jak nagrywałem już ten filmik, kiedy już gadałem do mikrofonu i nagrywałem ten film. Ja mówię naprawdę serio, próbowałem już takie 20 razy. Ale bez dalszego tłumaczenia się mogę śmiało powiedzieć. Los zatriumfował. Dzisiejszego dnia los zatriumfował i w końcu mogę spokojnie znowu nagrać granty. Tak jest, znowu przejdziemy sobie granty, tym razem poziom trzeci. I tym razem też nie wiem, jak to będzie, ale od trzeciego świata, znaczy właśnie od świata, nie poziomu, od świata, zaczynają się poziomy dłuższe, tak się składa, bo trwające 15 minut lub więcej. Więc no właśnie poziomy, które przechodziliśmy w światach no pierwszym i drugim, nie były oczywiście takie długie, więc tam mogliśmy wszystko zmieścić tam w jednej serii filmów, w jeden dzień wszystko zuploadować. No a tym razem chyba będzie drobna zmiana planów. Myślę, że nagram dzisiaj dwa poziomy z świata trzeciego i innego dnia nagram pozostałe dwa poziomy. I tak będzie z pozostałymi światami, które nam pozostały do przejścia. Tak, to jest właśnie poziom pierwszy w kłopotach, w tropikach, tak. W poprzednim świecie była, no tak prawdopodobnie temperatura lodowata, zimna, chłodna. A tym razem tutaj w tropikach będzie temperatura wręcz wulkaniczna, tak, tu jest lawa. Więc oczywiście tym razem będzie wręcz upalnie. I to jest pierwszy poziom. Nadmuchaj to, tak się nazywa ten poziom, nadmuchaj to. Nadmuchaj co, a może przekonamy się sami, jak przejdziemy ten poziom. Nie dziwi mu się, że nie lubi, on po prostu skłacał czas objazd sobie kute tyłek o ziemię. Ok, oczywiście mamy megafon. I oczywiście co? Rękawice! Najczęściej używany przedmiot w tej grze. Tak, jest sklep. Tak jest. Sklepcie mu maskę, to jest pierwszy grant, którego zabijemy po jakimś, po tym właśnie czasie przerwy. Okej, mamy właśnie kolejny megafon. Tak się składa. Dojdźmy tam. A, uważamy, tu jest bomba zegarowa. No i jest trochę oczywiście, by ta bomba nas zabiła. Kapitan, bomba zegarowa! Okej, właśnie. Wzięliśmy kolejny megafon. I co nam da, to jest chyba Grimley, nie pamiętam do końca, który grant był odpowiedzialny za zasoby, chyba Grimley. I tak, słomkę... Dajemy słomkę właśnie temu, co tak narzeka. I zsite kałuże. Zsite kałuże, to nie brzmiało zbyt grzecznie. Tak, jeszcze druga kałuża jest po tej stronie. Ciekawy jestem, jak to być zbudowanym z czegoś kremowego. Tak, teraz grant ze słonką musi podnieść ten most. Tak, koniecznie przechodzi grant z rękawicami. I teraz uważamy, klikamy ostrożnie, żeby nie wpaść do żadnej z tych tutaj dziur. Mamy kolejne mosty na jedynkę i ona nam obniży te czarne piramidy. Mamy teraz dostęp do tej, no właśnie, dziwnej sekwencji piramid. Wszędzie, no samo poruszające się piramidy czerwone i zielone. I wszystko znowu z powodu tej kuli. Tak więc będzie musiał jeden grant przez to przejść tutaj. O, czekaj. Właśnie dobrze zauważyłem, bo... No mogłem niechcąco zatopić tego granta. No dobrze, że refleks mi pomógł. Refleks. I teraz znowu ostrożnie przechodzimy przez dziurę.
Dobra, jak mówię, tylko jeden grunt musi przejść przez te strzałki z tej strony. Grunt z... I lepiej, aby to był grunt z rękawicami. Grunt ze słomką niech przejdzie do tych piramid. Tutaj je obniżymy później. No, musisz, ale no cóż ja zrobię, winni twórców. Niech ci będzie. Robi się. I tak, wypadałoby wyjść tutaj z lewej strony, tak. Nie ma schemat jest prosty, czerwone. Najpierw poruszamy się czerwone, potem zielone, czerwone, zielone, tak w kółko, może by tak w nieskończoność. Robi się, grunt to coś rozwoju. Ten kamień może. Tak, teraz ten kamień. Teraz uważamy, musimy trochę poczekać. Tak, jest uwięziony na razie, ale nie na długo. Klaustrofobia. Okej. Odebram za pokole. I możemy iść naprzód właśnie. Jak mówię, obniżamy te czarne piramidy. Może bezpiecznie teraz przejść grunt ze słomką. A najpierw może pozbędę się tej kuli. Jak zmienię jej tor, no zaraz zostanie zniszczona. I zaraz wszystko bezpiecznie. Możemy wesać te dwie kałuże gór. Tak, tutaj taka czarna i druga taka... Co to za kolor? Kasztanowa, tak mi się zdaje. I te dwie kałuże musimy wracać, aby upiec nowego granta. Okej, właśnie jeszcze jedna kałuża. I właśnie w tej chwili mamy gotowego granta. I ustawiamy go dokładnie tutaj. Człowieku, to boli! Tak, przy okazji też weźmie megafon. Nie ma sprawy, można prosić o pudełko niespodziankę? Przyjąłem! Pudełko niespodzianka, jak kto woli, ja to nazywam megafon. Załatwione! I właśnie, weźmiemy ten megafon ze sobą. Pudełko niespodzianka! Oczywiście mam na myśli tego granta bezbronnego. I teraz tak, jeden z tych grantów może już iść do checkpointa. Czego? Nie ma sprawy! I teraz wszystko, no, może minąć wręcz nawet może powiem, że pięciokrotnie szybciej, no, niż z kulą. Bo teraz my będziemy samodzielnie operować się piramidami. Jasne. Więc teraz czerwone. Niech ci będzie. Robi się. Znowu zielone. Robi się. No, i znowu czerwone. Co, si, senior. Załatwione. No i właśnie tak przechodzimy. Uważaj, bo nie mam butów. Tym grantem. Si, senior. Teraz obniżę zielone. Robi się. Tak jest. O, za kole. Będę za kole, bo trochę ucierpiał oczywiście, tutaj przechodząc przez kolce. Przyjąłem. Teraz tak, jeszcze raz zielone, jeszcze raz czerwone. Niech ci będzie.